Cześć, witajcie, z tej strony Diabol, a to jest kolejny odcinek Zagrajmy w Plugins Evolved. Nagrywam to już niestety drugi raz, będziemy grali jako Bioweapon, udało mi się nawet wygrać Necroavirusem. Niestety na normalu tego nie zrobię, zaczniemy sobie na Casual i zaczniemy w Wielkiej Brytanii. Tam widzieliście takie szybką pokazówkę genów, które wziąłem. Zrobiłem to szybko już specjalnie, dlatego że miałem je gotowe. Powiększmy sobie tej ikonki. No, zaczniemy sobie w Wielkiej Brytanii, bo jest to najbardziej optymalne miejsce. Geny widzieliście. Kurde. No i znowu się zacięłem. Świetnie. Znaczy źle, bardzo źle. Ale no trudno, zacięłem się. Gramy sobie jako Bioweapon, czyli broń biologiczna. Coś, co z dnia na dzień staje się coraz bardziej zabójcze i to jest dla nas bardzo złe, zabójcze. Również dla nas oczywiście. Przed chwilą dwa razy pod rząd przegrałem tylko dlatego, że byłem zbyt zabójczy. I nie mogłem już tego podtrzymać. Trudno. Od ostatniego odcinka trochę się pozmieniało. Doszły tam specjalne game mody, czyli przygotowane przez twórców dla nas. No, w następnym odcinku, może nawet i w tym, zagram jeden z nich. Będzie to... No, zobaczycie. Będzie to jeden z przygotowanych scenariuszy. Pierwsze osoby już niestety muszą umrzeć. Jesteśmy bardzo, bardzo, bardzo zabójczy. To bardzo źle. Zablokujemy się na chwilę. I już się rozprzestrzeniamy. Wow. 10 tysięcy tylko było, przecież mam 20 już. Super, 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 świetnie. Szybko idzie, to jest dobrze. Musimy niestety rozwinąć też odporność na ciepło, czyli 15 punktów. Dlatego, że no nie dam rady. O, coś mi przycina. Co to się dzieje? FPS-u mi na pewno to nie zmniejsza, dlatego że już próbowałem i nie było tak, coś się nie... Nie wiem, może coś mi bateria siada czy coś. W każdym razie, nieważne. Może internet wziął albo prąd. Czy gorsza? Nie, prąd jest. Bo siedzę teraz, w sumie to nagrywam cały czas na laptopie i na pewno już to kiedyś słyszeliście. Cały czas jeszcze nagrywam na laptopie, planuję zakup komputera, no... w wakacje, czyli powiedzmy tam 20 czerwca. To już niedługo. Islandia. Super, super, super. Co to? Aha, tutaj jest Meksyk. No super. Też dobrze, bardzo dobrze, bardzo świetnie. Norwegia. Wziąłem tam ten specjalny jeden gen. Pewnie się dowiecie zaraz dlaczego. O ile wam powiem. A właśnie, przecież nas już wykryli. No ponieważ... To teraz rozwiniemy się 7 w to. Pchamy jak najszybciej w to, żeby być tam bardzo rozprzestrzeniowalnym, boże co ja powiedziałem. Żeby się bardzo łatwo rozprzestrzeniać, oczywiście o tym chodziło. Projectile vomiting już załatwione, czyli tam taki kombos. Ogółem gra tym czymś, czyli Bioweapon, jest całkiem trudna. Jeśli chodzi o to, dlatego że trzeba naprawdę kontrolować to, jak bardzo zabójczy jesteśmy. Zatrzymam, pozbieramy wszystkie punkciki. Tu już widzę, lecimy znowu gdzieś, no nieważne, nigdzie nie polecieliśmy do miejsca, w którym byliśmy, a to jest tak w sumie nieważne. 52 punkty, super. Ło, ale szybko tu poszło. Naprawdę szybko. No, dawać, dawać, dalej. Tu nawet nie wiem, jak przeszliśmy. W końcu tu nic nie było, może zamknięta granica? Nie, nawet nie. Wow, to naprawdę szybko idzie. Nie wiem, to jest naprawdę wielka różnica pomiędzy tym normalem a casual. Naprawdę wielka. Tego się nie spodziewałem. No, jeszcze tutaj przejdźcie. Dawać. Projectile vomiting, to już wiem. Powiedzcie mi coś, czego nie wiem. Na przykład, jak szybko tutaj na Madagaskar dotrzemy, co? No bo teraz to już naprawdę 127 punktów, no 150 punktów, z którym ja nie mam co zrobić dosłownie. Transmission? To co my to gówno? Staniemy się nagle tak zabójczy, jak tylko możliwe. Spoko, mi to pasuje. Tylko rozwijmy się w to. Szczerze, czy ja to potrzebuję, wycofajmy to. Też wycofajmy. Nie potrzeba mi tego, również wycofajmy, nie potrzeba. I jedziemy. Rozprzestrzeniamy się jak tylko się da. Wszędzie. Tak, tak, wiem, że się skupiacie na tym lekarstwie. I tak wam to nic nie da. Wszyscy zginiecie. O, co? Jakim roku? No przecież i tak byśmy tu doszli, Jezu.
Spontaniczna infekcja, tak, bardzo spontaniczna. To jest. Coś się złego stało przez chwilę. Tak, bardzo złego, nie podobało mi się to. Ciepło jeszcze trochę. Stać nas, na wszystko. Naprawdę na wszystko. Tak, tak, wiem. Biedni jesteście bardzo. Szybko. Bo zaraz normalnie zabójczość wycofam lekko. Wycofam to. Spowolnię rozwój. Oczywiście, o to chodzi. Tak, już wygraliśmy to. I to na luzie, naprawdę. Wow, już mam 30%. Skąd? No, nawet mając i tak już nic nie zrobię. Jesteśmy już tylko jeszcze... No, w sumie jesteśmy wszędzie, tylko jeszcze nie zainfekowaliśmy wszystkich. To się zaraz zmieni. Wow, to naprawdę nam szybko poszło, chyba w 7 minut, coś takiego. Super. Może nawet postaram się zacząć już kolejny. O, tutaj jest fajny, z tego co pamiętam, tak bym kręcić. O, tutaj Logan Failure, to też jest ciekawe, ciekawe, naprawdę ciekawe. Na pewno ich nie wybijemy aż tak szybko, prawda? Zgadza się, nie wybijemy. Super. Tak, tylko rozwinę dla zabawy, bo to jest ciekawe po prostu. Takie damage, jakie my zadajemy w tej chwili, to jest, no, już wszyscy są trupami w sumie. Tak, tak, Anarchia może sobie być. Nie obchodzi mnie zbytnio. Tak, świetnie, świetnie. Tu się rozwiniemy w to. No, jesteśmy już ultra, super, bardzo zabójczy. Prawda? Zgadza się. No, i to było bardzo proste. Nie to, co tamten normal. To jest jednak casual. No, trudno. Dobra, skończyliśmy, wygraliśmy. Zaczniemy zaraz drugą część filmiku, oczywiście. O to chodziło. Trochę się mylę w tym, co mówię. Plączę się. No trudno, milion osób. No dobra, świetnie. Jeszcze tylko 100 tysięcy, 50 tysięcy, dobra, koniec. Koniec. Dobra. 539 dni, to jest mój rekord na razie. Metabolic Hijack. Dobra. Teraz przechodzimy do Official Scenarios. I tutaj mamy świńską, czarną śmierć, czyli to, co będziemy teraz grali, potem jakieś tam dodatkowe. Widzicie, trochę tego jest, nie? Świńska grypa, takie rzeczy. Tym też zagram na w sumie, szczerze powiedziawszy. Tak, weźmiemy sobie to walić. Aquaside? Nie. Native Biome. Postaram się w tym zacząć w jakimś innym miejscu niż zwykle. No i myślę, że to będzie nawet... Tak, casual. Tak, dobrze jest. Zaczniemy sobie w... USA. Super. Wszystkie te dodatkowe tam punkciki będą za nas zbijane. Fajne, nie? Całkiem przydatne, myślę. Jeśli chodzi o zbiórkę tego tutaj, jak się zacznie pojawiać. Nie wiem. No tak, oczywiście. I teraz zobaczycie, co tutaj mamy. W roznośliwości mamy jakieś tam dodatkowe dziwne rzeczy, prawda? Tutaj mamy już wbite takie rzeczy, których tu na przykład nie możemy cofnąć, to jest bardzo dużo śmierci tutaj i tutaj. Tutaj mamy trzy takie podstawki, dzięki którym możemy rozwijać dodatkowe rzeczy, jak na przykład roznośliwość. Wezmę najpierw to, potem to. I rozwijamy się oczywiście w tym kierunku tutaj. Nie musimy nic dodatkowo do zabójczości, czy do... Chociażby, nie wiem... O, widzicie, jak to fajnie się zbija dla nas? To jest przydatne, naprawdę. Nie muszę nawet tego obserwować. Infekcyjność jest całkiem spoko. Rozwiniemy to jeszcze. Tak, dla po prostu... Dla zasady. I czekamy. Na pewno nas niedługo wykryją. To będzie w sumie niezacięta walka. Całkiem proste to jest ten scenariusz akurat. Prostszy jest jeszcze świńską grypą, bo ona jest lepsza. No ale wiecie. To i tak jest bardzo proste. Ile tam było? 15 albo 16 pewnie. A, już nas rozwykryli, oczywiście, że tak. No, musiało to się stać prędzej czy później, a raczej zwykle dzieje się to prędzej niż później. I to jest to, co myślałem? Nie, to nie jest to, co myślałem, nieważne. Dobrze. To też się bardzo przydaje. Zdecydowanie tak. Teraz weźmiemy to, czyli 17. Spoko. Z tego co pamiętam, tutaj cofanie chyba nas kosztuje, tak? Nie, tu nie możemy cofać. Nie, dostajemy, tylko tamtych nie możemy wycofać. No, spoko. Spoko, naprawdę. Żaden problem, prawda? Z USA myślę, że całkiem spoko przenikniemy szybko. Cały czas nadużywam teraz słowa spoko, świetnie.
Dobrze, nieważne. Co tam, śmierci nam wycofało, czy co? Nie, niemożliwe. Tak, świetnie, super, bardzo dobrze. Dalej 10 tysięcy osób dopiero będzie. No, przeniknęliśmy do Kanady, super. Teraz znowu będę cały czas super mówił. I to rozwiniemy 10 punktów, 10 punkcików, 10 punkcików. W Kanadzie szybko się rozwiniemy, nie? Na pewno wszystkich hostów nie rozwalimy, przynajmniej tyle. Miejmy nadzieję. No a dalej, dalej. Chcę mieć cały USA szybko. Bardzo szybko. O, dobra, to rozumiemy sobie tutaj 5 punktów. Bardzo dobrze. Tak, tak, awareness day. Możecie sobie robić jakieś akcje charytatywne i inne gówno. I tak mnie nie powstrzymacie. Nie dzisiaj. Ech, tak. Super. Jeszcze to. Czy to? Które daje więcej? To daje więcej. 7. Dobrze. W takim razie pójdziemy w to za 7 oczywiście. Tak, super, świetnie. Bardzo pięknie. No, tylko mi nie wygnie się. Ludziska. Dobra, wezmiemy to teraz, dlatego że tam widziałem komunikat. Przypomniałem sobie, że on może być dla nas niebezpieczny, dodać nawet 30 punktów tutaj. A to jest dla nas bardzo nieprzyjemne. O, właśnie, przecież wszystko się za nas samo zbija. No, po co ja zrobiłem? W sumie. No. Nieważne. Zbijam to z przyzwyczajenia, żeby z wprawy nie wyjść. Tak. Dobra wymówka, nie? Rozwiniemy się teraz w odporność za 14, a potem w spowolnienie tam researchu. Prawda? O, dobra. Kurde, naprawdę się przyzwyczaiłem do klikania tych ludziczków i już teraz no po prostu ciężko się jest odzwyczaić i nie klikać tego. Naprawdę bardzo ciężko. No klik, klik, wszędzie bym tylko klikał, klik, klik. A tu się nie można tak wyklikać, no dobra, nie można. 16 punktów, dobrze, zbieramy. Dostajemy całkiem dużo za rozbijanie tych czerwonych. W sumie nie ja rozbijam. Ale naprawdę całkiem dużo. Po 5, po 4, no. Rozwiniemy to, przyda się naprawdę. Już ja wiem kiedy. W Rosji też chyba możemy przepłynąć tam. No dobra. USA się... Co? Tak, tak, USA się załamał. Dobrze, to jest. Dobrze myślę, że o to chodzi. Teraz myślę. Oho, dobrze, świetnie, bardzo dobrze. Naprawdę to jest przydatne, to zbijanie. Po prostu tych bąbelków jest tyle. I to tak szybko idzie. Naprawdę, patrzcie, już mamy 100 prawie. Przyda się to. Pewnie będę pakował. To weźmiemy. Żyganie bardzo przydatne. Przyda się naprawdę. IQ, ile jest globally? Mamy to, czyli jesteśmy bezpieczni. W szczególności przed tym gunwem. No, widzicie, jest całkiem spoko, myślę. Jakoś to nam idzie. Co jest? Dlaczego? Aha, tutaj dopiero się przenieśliśmy, zgadza się. Już myślałem, że coś niedobrego się dzieje, że nie ma nas jeszcze tu w Nowej Gwinei w Australii, ale jesteśmy przecież w Australii i to już od całkiem... No, widzicie, teraz nawet się nie skupiam na tym, co się dzieje. Kurde, źle. Nie wzięłem, chyba przenikania przez granicę. No, niedobrze. Sfailiłem to. Całkiem potężnie sfailiłem. To jest bardzo dobre. To jest bardzo dobrze, że potężnie sfailiłem. Bardzo dobrze. Tak. Już nawet nie myślę o tym, co mówię. Dobra, przenikniemy. Zobaczymy. O nie, Madagaskar. Gnoju. To niedobrze, tak nie mają być. Myślę... Paraliż. What the fuck? Co to było? Gdzie jest ten paraliż? Gdzie jest ten paraliż? Gdzie jest ten paraliż? Co on mi miliard punktów dał? Dosłownie miliard, Jezu Chrystus. Gdzie jest to? Tu jest paraliż. No przecież nie jest to. Aż takie dobre, ja pierdzielę. Widzicie to? 160 punktów.
Dobra, to rozwiniemy infekcyjność oczywiście. Przyda się zawsze. No to też. String dialogue. No właśnie, mamy już 100% infekcyjności. Nawet jeśli po prostu nie wiadomo co zrobią, to i tak przenikniemy, myślę, przez tą granicę. Przydałoby się do Nowej Gwinei. Jeśli nie, no to mamy po prostu przesrane. Severity jeszcze by się przydało dużo podnieść. No nie chcę tego w ten sposób podnosić. Dobra, zrobimy to. Balić. No. Jakieś jeszcze inne gówno się wyewoluują. To nieważne. No, dalej. Przecież jest już 100%. Ludzie, czego wy jeszcze chcecie, żeby przeniknąć? Musicie przecież przeniknąć. Nie ma, że nie. Dobra, spowolnijmy ich jeszcze trochę. Żaden problem. No i wygniemy znowu. Nie damy rady tego tak zrobić, trudno. Przegrałem to, ale to nic. Myślę, że i tak było dobrze, ciekawie. Jedyne dwa kraje, których nie zrobiliśmy przez to, że zacząłem w USA, no to te dwa. Jeśli bym zaczął w tym momencie w Australii, to byśmy je mieli. Wygralibyśmy z łatwością. Nie wiem, czy po prostu nie wytnę tego momentu tam i zacznę tak jakby od nowa? No bo to jest podwójny odcinek, to trochę będę miał przy tym odgłupki. Nieważne, zrobimy tak jak myślę. Tak, to i tak był krótki odcinek. Zrobimy jeszcze raz, zaczniemy w Australii. Czyli tak jak powinno być. Tak jak planowałem. Ale wpadłem na brawurowy pomysł zaczęcia w USA, no i się skończyło. Wygnęliśmy, ładnie, nie? Replay. No, 600 tam dni, 1000 coś będzie. Jaki bają w życiu, to. Aha, świetnie. Najwyżej jak coś nam zamkną, to przenikniemy dzięki tam genowi specjalnym. Zbija nam się, dalej nam się zbijają punkty za darmo i bez żadnych tam, nie musimy klikać na nie, super, to mi się przyda na pewno. Transmission, tak, chcę to oczywiście. Tym razem trochę inaczej wymyśliłem sobie drzewko rozwoju. No, trochę inaczej. Nie wiem jak ja to przytnę, czy zostawię tak jak było. Myślę, że zostawię, co tam. Będziecie mieli bardzo długi odcinek z jednym failem. No, w sumie. Przy takim... To nie tak, że źle znowu. Robił się nie. Tak. Super. To na pewno mi się przyda. Zredukowanie infekcyjności. Na pewno. Tak. Ech, muszę mieć odporność na te... na leki. Koniecznie. Zawsze muszę je mieć. Zawsze oni nie pamiętam. Nigdy o nich nie pamiętam. Przy 15. 16 teraz. 16, tak. New worrying disease spotted in Australia. Bardzo niebezpieczny jestem. Bardzo. No, w sumie jestem, ale to... To jedna rzecz. Nieważne. Na pewno ta odporność nam się bardzo przyda. Cholera. To nam się też bardzo przyda za 3 punkty. Za 3 punkty. Tam mogliście kogoś... usłyszeć w tle. Tak, mamusia. Muszę to wbić, żeby tu... Nie muszę. A, już wiem o co chodzi z tym drzewkiem. No tak, nie ma go, bo przecież nie dodałem w to jeszcze. 17, no dobra. Teraz rozumiem. Bo tutaj musimy dodawać tam specjalne rzeczy, żeby się inne odblokowały. Dokładnie. Ile? Jeszcze 17, okej. Okay. No, do 17, czyli... Czyli już... 18, dobrze. Zrobimy to. Zrobimy to. Zamknąłem sobie tylko drzwi do pokoju, żeby było. Żeby było po prostu, żeby były zamknięte. I wracamy. Tak, Australia, zamykaj sobie.
Zamykaj sobie granice. Przynajmniej będę miał łatwość przenikania. Kichanie, super. Też się przyda. Naturalnie. Znowu mi się odbiło. No dobra. W to rozwiniemy. I jeszcze w to rozwiniemy oczywiście. Tam chyba 12 będę potrzebował, czy tam nawet ile więcej. Nieważne, mam tyle. No i to jest dobre. Rozwijamy to i rozwijamy to. Mamy teraz symptom. No, combo. Combo break. Jesteśmy w tym Wielkiej Brytanii? Tak, słuchaj się, super. Czyli jesteśmy w Wielkiej Brytanii, wygraliśmy życie. 12, dobrze. No, to tak przy okazji wam opowiem historię. U mnie w szkole wczoraj był taki koleś, który grał koncerty dydaktyczne, czyli tam, jak kto woli, pedagogiczne. Nie wiem, co to miało nam wnieść do naszego życia, czy coś, ale naprawdę ciekawie robił to, że swoje tam, co robił. I każde praktycznie zdanie, czy tam co drugie zdanie, co kto lubi, kończył takim charakterystycznym śmiechem. To naprawdę było takie dziwne, śmieszne. Wszyscy się z niego potem śmiali, no ale on chyba to uznał jako dobry znak, więc spoko. Przepłyniemy z Rosji czystego, czy tam z krajów bałtyckich do Grenlandii. No, proszę. Żyga. 200 punktów! Ja tak się zagadałem o 200 punktów. Ja pierniczę. Co to jest? Które to nam tak dużo dawało? Tego. To trochę daje. O, to trochę daje. To też troszkę daje. To nie daje. To daje. No. To daje. Musimy mieć 100% infekcyjności, oczywiście, że tak. No i dajemy dalej. Jeśli tego teraz nie wygram, to normalnie nie wiem, co się dzieje. Ostatnio mi się udało, więc teraz myślę, że też powinno się wydać. Ale jakoś tak nie widzę, żeby to się udawało. No dobrze. No, co jest? 71%. Osłyszeliśmy to trochę. Potrójna odporność. Co to jest? Internet Rage. Nie wiem. Może stąd przenikniecie, czy skąd? Cokolwiek, ludzie. Po prostu, żeby ten wirus był w tych miejscach. W tych dwóch. No dosłownie, tylko w tych dwóch. Jeszcze. No, przenikajcie, że... O, jest chory prezydent USA, super. Jakby mnie to cokolwiek obchodziło. Tu już nikogo praktycznie nie ma. Dlaczego tu jeszcze się nie zainfekowało? Wytwy! No co jest? No dalej. Może coś się stanie? Nie bez powodu się ten dodatkowy gen. No. Przenikajcie. Mamy 100% infectivity i severity. No weźcie, bez jaj. Co jest? No, chyba dzisiaj już nie przenikniemy. Trudno. Skąd ja to zacząłem? A, zostawię oczywiście. Co? Zawarzyłem Grenlandię? Po co? Ups. Oczywiście czystka. Tu nikogo nie ma, naturalnie. Od martwych to nie powstanie, szkoda. O, to jest dobre! To jest naprawdę dobre, to może się coś stać z tego. Może się zarazić ktoś. A nie, oczywiście, że nie, bo to musiałoby być zaraza na to. Ale jej nie ma. Jaka szkoda. Znowu porażka. No, w każdym razie już więcej z tego na pewno odcinka nie zrobię. W sensie z tego tam Black Death. Wiadomo, zrobię odcinek z czegoś innego, nie? No, ale pokazałem wam to. Myślę, że w następnym pójdzie trochę lepiej. Ale w tej chwili dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Zapraszam do komentarzy, lajkowania, subskrypcji. Na dziś to wszystko. Cześć!